can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this. Hejka, witajcie w dzisiejszym vlogmasie. W dzisiejszym vlogmasie zaczynamy coś nowego. Pewnie wam o co chodzi mi po tytule i o co chodzi z tą miniaturką. W ogóle w dzisiejszym vlogmasie pokażę wam prezenty świąteczne. Prawie wszystkie prezenty świąteczne, bo mam jeszcze 3 prezenty, które dostanę dopiero jutro 24 grudnia, a dzisiaj jest 23 grudnia. Nie wiem, co tutaj widać. Jest godzina 12:20, jak to nagrywa. I mam na... I postanowiłem, że mam większość tak prezentów i stwierdziłem, że nagram to będzie coś nowego na polskim YouTubie, że wcześniej pokazuję prezenty, a nie 24 grudnia albo później. A myślę, że taki format filmu wam się spodoba. I dobra, sobie zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą zacznę, to zacznę od łańcuszka, który mi się zepsuł kilkanaście miesięcy temu. I ja mówię, no trudno, fajny był i dostałem, tak on się prezentuje, taki z nutką. Czy to jest znak, że mam iść w muzykę czy coś? Nie, kiedyś go kupiłem i mi przyjaciel go kupił, bo zepsuł mi się, bo znaczy zerwał mi się i zgubił i tak mi go szkoda było i w ogóle, a zamówił mi nowy i mam. Następny prezent, to ci może zaczniemy od tych większych. O tym, to nie jest od jednej osoby, tylko ja go po prostu ładnie ten. Ja te prezenty rozpakowałem po prostu wcześniej, bo były one ładnie zapakowane, to może zacznę od pierwszego kartonu. Kiwi od paletki Pasta Topping. Tyle ona się prezentuje. To jest paleta, którą bardzo chciałem. Na bank będą zapytania, czy nagram taki filmik. Oczywiście nagram taki filmik, test może tej palety. Ta paleta chyba była rok temu albo 2 lata temu. Widocznie nie Michał, Mikołaj posłuchał w tym roku. Tak ona się prezentuje. Takiej palety mi brakowało, takiej kolorowej. Takiej. To są cienie takie matowe i błyszczące, matowe, kolorowe takie jakby. I powiem wam, że mi brakowało tej palety strasznie, bo no nie mam w swojej kolekcji takiej palety kolorowej, a już wam mówię teraz, że pojawi się test tej palety na YouTubie, a myślę, że za parę dni, bo stwierdziłem, że teraz wam pokażę tę paletę. A ta paleta Pasta Topping jest od Angidel. Ja uważam, że polskie influencerki i youtuberki, które wypuszczają coś fajnego, to trzeba po prostu im pomóc i kupić taką paletę. Jak taką, oczywiście uważacie, że chcecie taką paletę, ona wam, jak robicie makijaże bardziej na Instagrama czy coś w tym stylu, ona będzie fajna. Dobrze, a więc zaczniemy od kolejnej rzeczy. Od dużego, nie wiem czy w kadrze mi się domyśli. Ten prezent dostałem od swojej przyjaciółki. Tak on się prezentuje. Tutaj było jeszcze ptasie mleczko, a stwierdziłem, że zaraz zjem, po prostu zjem. I tak, może tak. Ja od swojej przyjaciółki dostałem to przed Wczoraj dostałem, jak to nagrywałem, dostałem zapas maseczek. Zapas, może tak wam pokażę wszystkie. Zapas maseczek, czekoladę taką z Milki plastikową i oczywiście bez voucheru do rozmawiania.
by nie odeszło. To jest sobie każdy prezent, moim zdaniem każdy taki prezent voucher to są najlepsze prezenty, które dostajecie. Ja jeszcze dostanę w następnym dniu prezent, który też jest voucher, tylko do HM-u. A i to co wam mówiłem na konkursie, ja wam nie oddaję czasami prezentów, które mnie, tylko po prostu ja mam ideę je kupić. Ja tylko paczkę PR dostaję od marki i tam po prostu pokazuję po prostu zestaw, który wam będę dawać. A więc następny to jest... Nie wiem, to będzie po prostu... Myślę, że potem nie zjedziecie. To jest empiku. To jest kubek. Kubek, który... Muszę trochę to rozwalić. Kubek z moim zdjęciem. Bo ona do mnie, ta przyjaciółka, mówi do mnie: ej, wyślij mi jakieś ładne zdjęcia. A ja mówię: no... Ja mówię, no nie mam takiego ładnego, a może być zdjęcie z jakiegoś make-upu? I teraz będę... Czy to jest trochę takie jakby chore, czy coś z drugiej strony, że... Czy aż taki zapatrzony siebie nie jestem, żeby mieć zdjęcie swojego zdjęcie swojej podobizny, a... Chociaż nikt mi po prostu nie podkradnie tego kubka, bo powiem, że to ja. A więc następna rzecz, która jest, to jest ostatnia, w sumie ostatnia rzecz. Z HM-u mam z HM-u taką koszulkę. Ja wam postaram tutaj wkleić przybitkę tego, jak to można ładnie dopasować i w ogóle, bo to dosyć fajnie to wygląda. Ja nie powiem wam od kogo to dostałem, a dostałem od fajnej osoby to. I to jest koszulka z HM-u. Tak się nazywa. Jak chcecie to sobie wpiszcie sobie wyszukarkę, to wam to po prostu znajdzie się. Jak takiego czegoś szukacie, potrzebujecie takiej koszulki, bo to jest koszulka na długim rękawie, taki mocny brąz, i to można ładnie łączyć. Już teraz wam wklejam przybitkę, jak to można fajnie dopasować z koszulką zwykłą. Następna rzecz to, czyli dostałem taki krem. Krem nawilżający. Krem nawilżający, tak on się prezentuje. On ma 50 ml, fajny taki na podróż. Tak on się prezentuje. I w sumie to wszystko to, co dostałem, znaczy połowę, co dostałem. I mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał i w ogóle. Mam nadzieję, bym zapomniał jeszcze. Stop. Czas na otwarty kalendarza adwentowego. Została jedna rzecz. Czyli 23 okienko. I na bank są cześć. Na bank tutaj jest cień. Widzę, że na pewno to nie jest mat. Tak on się prezentuje. Już wam daję tutaj słodzia. Jeśli wam tutaj daję słodzia na ręku. Widzę, że to jest ma taki kolor błyskowy, taki błyszczący. On się nazywa metaliczna śliwka.
tak on wygląda. A więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam taki format materiału się spodobał i w ogóle koniecznie zostawiajcie łapę, suby i widzimy się już jutrzejszym vlogmasie w ostatniej. Mam nadzieję, że jutro wam też dogram, co dostałem. A stwierdziłem, że szybciej takie coś, jak mam komplet takich, brakuje mi tylko 3 rzeczy, to wam po prostu nagram to. Więc to w sumie tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas na oglądanie. Buziaki, widzimy się w następnym vlogmasie. Ostatni. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss.